Na co trzeba zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę na swoich sąsiadów, na swoich znajomych, co oni robią. Bo czasami to jest tak, że nie osoba działająca, tak bardzo delikatnie mówiąc, przepraszam, nie osoba nieznajoma, tylko wręcz przeciwnie właśnie, znajoma działa przeciwko nam. Działa przeciwko połączeniu się wszelkiej maści grup. Nie mówię tutaj już tylko i wyłącznie o kamratach, bo osobiście znam też osoby z innych organizacji, na przykład Oko PZN. Ale są też tacy, którzy w tym momencie działają przeciwko Oko PZN i nie chcą, żebyśmy się z nimi połączyli. A ja powiem tak, wielu działaczy Oko PZN-u robi świetną robotę. Super robotę robią, jeśli chodzi o działanie dla Polski, dla Polaków. Zapytacie, co oni takiego robią? Krótko mówiąc, zajmują się minerałami, surowcami, złożami naturalnymi. Jak myślicie, dla kogo oni tego bronią? Dla siebie? Nie, oni bronią dla nas. Oni walczą o to dla nas. I dlatego tak wielu jest przeciwko tym ludziom. Dlatego tak wielu rozbija Oko PZN. Ale rozbijając Oko PZN, rozbija nie tylko Oko PZN. Rozbijają też inne organizacje. Rozbijają kamratów, rozbijają suwerenów. Myślicie, ale jak to? Ano prosta rzecz. Suwereni są też wśród kamratów. Suwereni są też wśród Oko PZN. I Oko PZN jest wśród suwerenów i kamraci są wśród suwerenów. To wszystko się łączy. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie dajcie się skłócić, nie dajcie się rozbijać. Łączcie się. Przede wszystkim łączcie się oddolnie. Rozmawiajcie ze sobą. Wymieniajcie poglądy. Ale nie dajcie się sprowadzać na manowce. To nie jest łatwe. Ba, można by powiedzieć, to nawet nie jest przyjemne. A dlaczego? Bo czasami może się okazać, że to wasi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi działają przeciwko wam. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Łączcie się. Ale miejcie świadomość tego, że są tacy, którzy działają przeciw nam. Są tacy, którym dobrze jest, gdy Polacy są słabi. Ja myślę, że w tym momencie
Tutaj możemy się zgodzić z panem Eugeniuszem Sendeckim, że powinniśmy się łączyć, a nie dzielić. Co pan na to, panie Sebastianie? Powinniśmy się łączyć? Kochani, tutaj w tym momencie trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pan Bogdan Gizdoń bardzo fajny człowiek, działacz OKO.PZN, ale też człowiek na swój sposób wspierający prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Jest w szpitalu. Walczy o życie. Tak wiele zrobił dla nas. Więc my odpłaćmy mu i zróbmy dla niego wszystko, aby odzyskał zdrowie. Dlaczego o tym mówię? Pomyślcie sami. Energia przesłana temu człowiekowi wspomoże go. Da mu siłę do dalszej walki. Jeśli będzie żył, będzie walczył. Będzie walczył o nas i dla nas, tak jak to robi do tej pory. Wiecie, dlaczego trafił do szpitala? Bo można powiedzieć, że grupa ludzi z OKO.PZN, niewielka grupka, kilka osób, walczy o nasze zasoby naturalne. Walczy dla całego narodu. A cały naród co robi? Wypina się na nich. Ma ich w nosie. Ci ludzie wypruwają sobie żyły. Dla nas. Więc myślę, że w tym momencie warto udzielić takiego wsparcia. I posłać Bogdanowi Gizdoniowi jak najwięcej pozytywnej energii, żeby zawalczył o siebie, a potem, żeby miał siłę walczyć o nas. To samo było z panem Krzysztofem Tytko. Wykańczają takich ludzi. Wiecie w jaki sposób? Męcząc ich wszelkiej maści pismami, zarzutami, walką w sądach, w tych korporacyjnych sądach, które tak naprawdę nie powinny istnieć. Tym ich wykańczają, tak samo jak i nas, suwerenów.
Większość z Was nawet nie wie, co robi mała grupka. Mała grupka ludzi. Jak działamy. Ile pism różnej maści stworzyliśmy. Dlaczego o tym nie wiecie? My się nie chwalimy, tylko działamy. Ale jednocześnie też nie mówimy o tym zbyt szeroko, żeby nie dowiedział się o tym żaden korpoagent. Okej, tu właśnie czytam komunikat, który udostępnił nasz kolega, jeśli chodzi o Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Pozwolę sobie odczytać ten komunikat. Jest on co prawda sprzed 2 dni, niestety przynajmniej na razie świeższego komunikatu nie mamy. Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim za życzliwość i krzepiące słowa dla Bogdana Gizdonia. Jego życie jest dalej zagrożone i stan bardzo poważny, ale obecnie stabilny. Z Bożą pomocą wygrał w ciągu ostatnich dni wiele trudnych i dramatycznych walk o życie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne dobre wiadomości i odłączenie od respiratora. Bardzo dziękujemy za wszelkie modlitwy i każde zatroskane wyschnienie serca. To działa. I obecnie on tego bardzo potrzebuje. Tak, kochani. To działa. Więc w ten sposób zawalczmy też i o niego. Bo ten człowiek walczy o nas i dla nas. A wielu tego po prostu nie dostrzega. A tymczasem dziękuję Wam w imieniu swoim, jak również w imieniu całej naszej redakcji za wysłuchanie mojego zardzewiałego głosu, ale też wysłuchanie tego, co miałem Wam do przekazania. Mam nadzieję, że również dotrze ten program, ten materiał w całości, niepocięty, do działaczy Oko Poza Ten, jak również i do kamratów. A tymczasem jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I życzę Państwu, pomimo wszystko, miłego popołudnia.